Wiosna oficjalnie dotarła do Polski, więc to idealny moment na to, aby rozważyć zamianę 4 kół na 2. Wrorowerowy serwis wrócił na ogólnodostępny parking przed Wrocław Fashion Outlet. W tym miesiącu na wrocławian czekają również inne rowerowe atrakcje zorganizowane przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową. Akcja, która odbywa się po raz drugi w zeszłym roku, spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zasady tegorocznego uczestnictwa pozostają takie same. Przez cały miesiąc w dni handlowe od 12 do 20 zapraszamy naszych gości na bezpłatny przegląd rowerowy. Wystarczy okazać członkostwo w naszym programie lojalnościowym Fashion Club. To może być albo karta, albo aplikacja i wystarczy dokonać dowolnego zakupu na terenie naszego centrum i przyprowadzić rower do serwisu. Ta inicjatywa jest wynikiem współpracy Wrocław Fashion Outlet ze Stowarzyszeniem Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, które istnieje od 2006 roku i jest organizacją pozarządową działającą w interesie rowerzystów i promująca ruch rowerowy jako istotny element zrównoważonego transportu w mieście, a także sposób na rekreację i turystykę. My promujemy jazdę na rowerze i generalnie jeżeli biznes, bo jednak to jest komercyjna instytucja, galeria handlowa, ale chce zrobić coś dobrego. Jeżeli chcą coś zrobić dobrego, to my po prostu to wspieramy i popieramy, bo jakby ta akcja ma na celu popularyzację jazdy na rowerze i my też mamy jako organizacja taki cel. Zrównoważony rozwój generalnie jest dla nas bardzo istotną kwestią. To nie jest dla nas tylko puste hasło, ale także przede wszystkim działanie, więc stawiamy sobie za cel wspieranie naszych lokalnych społeczności. Promujemy zrównoważone środki transportu, bezpaliwowe najchętniej, czyli idealnym rozwiązaniem tutaj jest rower. Dlatego chcemy zachęcać wrocławian do tego, żeby przesiadali się na rowery i aby im to ułatwić, oferujemy im bezpłatny serwis przed sezonem wiosennym. Wrocław posiada sieć ponad 214 km dróg rowerowych, a z roku na rok coraz więcej wrocławian przesiada się z samochodu na rower, zwłaszcza kiedy na dworze robi się cieplej. Jednak nim wsiądziemy na rower, który stał przez zimę nieużywany, warto sprawdzić, w jakim jest stanie. Co prawda z naszego punktu widzenia nie ma czegoś takiego jak sezon rowerowy, ale dla wielu istnieje takie pojęcie jak sezon, a poza tym wiosna, czy ten moment, który mamy teraz, jest najlepszym momentem, żeby na rowerze zacząć jeździć, a rowery po zimie, po tym jak stały, były nieużywane, są czasem w złym stanie i warto je przed jazdą doprowadzić do stanu używalności. I to ten serwis temu służy po prostu, żeby rowery, które zastały się, uruchomić, usprawnić. Wrorowerowy serwis będzie dostępny do 24 kwietnia. W ramach wydarzenia odbędą się również warsztaty dla najmłodszych z bezpiecznej jazdy na rowerze. Do wygrania będą również specjalne rowerowe gadżety. Będzie można również przekazać rower, który zostanie odrestaurowany i sprezentowany wychowankom Domu Dziecka Siemacha we Wrocławiu. Agata Todorow, Echo 24.